Byliśmy tu. To tytuł najnowszej wystawy przygotowanej przez Muzeum Podlaskie we współpracy z oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Operą i Filharmonią Podlaską. Ekspozycja powstała w 70. rocznicę likwidacji białostockiego getta. Przedstawia historię białostockich Żydów z okresu dwudziestolecia międzywojennego, zagładę w czasie II wojny światowej, a także powojenną spuściznę materialną. W piwnicach ratusza na pierwszym etapie naszej wystawy możemy oglądać zabytki związane z tą społecznością, pozostałości po tej społeczności, po codzienności. Możemy oglądać zdjęcia, fotografie właśnie ludzi z tamtych czasów. Czasami trudno sobie wyobrazić, że ich już nie ma, że oni zginęli w tak tragicznych okolicznościach, bo dzisiaj naprawdę trudno jest sobie wyobrazić, że raptem połowa miasta znika właśnie w obozach koncentracyjnych, że nasi sąsiedzi gdzieś znikają i wszelki ślad i słuch po nich ginie. Druga część wystawy to świadectwo zagłady. Plansze ustawione na rynku Kościuszki Suraskiej, Placu Uniwersyteckim i Kalinowskiego dokumentują dramat Białegostoku z lat 1941-43. To okres polsko-żydowskiego miasta. Wzdłuż ulicy Kalinowskiego przed wojną rozciągał się cmentarz żydowski, nazywany też Rabinackim. Dziś w jego zachodniej części wznosi się gmach opery. Ostatni, trzeci element tej ekspozycji to właśnie ekspozycja w operze, gdzie oglądać możemy relikty po tej społeczności białostockiej. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że tak na co dzień, nawet chodząc tutaj po rynku pod stopami, jakiś metr czy półtora metra pod stopami, mamy kości Białegostoku z tamtego czasu. Są to gruzy kamienic, które stały przy rynku jeszcze w 1939 roku. Są to właśnie relikty codzienności, jakieś potłuczone filiżanki, klamki, wiadra. Rzeczy proste, rzeczy codzienne. I właśnie takie rzeczy proste i codzienne możemy obejrzeć w operze. Zostały one wydobyte w czasie rozmaitych prac wykopaliskowych prowadzonych przez archeologów z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Przy ulicy Odeskiej były prowadzone te prace tutaj na rynku, przy ulicach otaczających rynek Kościuszki. Są to właśnie rzeczy codzienności, ale także takie świadectwa aktywności społeczeństwa z tamtego czasu. Są to relikty maszyn fabrycznych, czasami pojedyncze jakieś elementy związane z kultem. Na ekspozycji wykorzystano zbiory Muzeum Podlaskiego, Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Bundesarchiw, Władimira Lichodiedowa oraz kolekcji prywatnych. Wystawa została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będzie można ją oglądać do 31 października. Wstęp jest bezpłatny.